Cześć, ja jestem Galdamir. Witam was bardzo, bardzo serdecznie po świętach wielkanocnych. Jak się macie? Jak się czujecie? Czy przytyliście mocno? Czy dużo jedliście? Pewnie jak wszędzie było tego jedzenia, jak zwykle, za dużo. Jesteśmy dzisiaj w grze Farming Simulator 22, na mojej serii, polskiej serii, na której ostatnio dużo gram, znaczy dużo, trochę gram na live'ach. To znaczy, z waszej perspektywy sporo się mogło zmienić, jeżeli live'ów nie widzieliście. I dzisiaj chciałbym was oprowadzić po tym gospodarstwie, opowiedzieć trochę o tym, co się zmieniło, pokazać to gospodarstwo, więc o tym będzie dzisiejszy materiał. No i parę prac oczywiście gdzieś tam sobie zahaczymy. Jest 8 rano, poranek piękny nad moim gospodarstwem, jest listopad oczywiście. No i cóż, jeżeli chodzi o zmiany, Ursus pozostał bez zmian, z tym, że jest bez kabiny. On mi głównie służy do ładowania, do przynoszenia rzeczy. Zresztą tutaj widać, co na nim jest zamontowane. Dopiero co kupiłem tą wiatę, rzeczywiście zacząłem z niej teraz korzystać i o, tam drzewo trochę przechodzi, ale to trudno. Tutaj będę ustawiał wszystkie właśnie te bele, słomy, tu będzie siano, tutaj jest kiszonka, to wszystko tutaj będzie poustawiane, bo oczywiście głównym źródłem dochodu i jakby to, nad czym ja chcę pracować, to są te krowy, które tutaj się znajdują. Nowy jest ten opryskiwacz, oczywiście standardowo w czerwonych barwach, bo tego się tutaj trzymam, Kverneland. Tym sobie zarówno dokonuję tych oprysków nawożących, jak i chwastobójczych, to tu wymieniam. Tu mogę zakupić te wszystkie produkty, ustawiłem sobie dwie takie stacje, w których mogę po prostu ten sprzęt załadować, żeby co chwila nie jeździć do sklepu. Co jeszcze z ważnych rzeczy? Aha, nowy jest też ten rozsiewacz Amazona. Jeżeli chodzi o wapno, ten, który miałem, bardzo fajny, zaraz wam pokażę, bo może niektórzy nie widzieli. Czekajcie, rozsiewacze, gdzie one są? Tu. Korzystałem z tego, czyli Agromet RCW3. Bardzo fajne, osobny do wapna, osobny do nawozów, ale niestety malutki i bardzo wąski, jeżeli chodzi o, no te 3 metry to jest bardzo mało, tutaj macie 42 metry, tak? Nie wiem, w tym, którego teraz mamy 18 metrów i możemy i nawozić, i no i rozsypywać wapno, więc z tego korzystam. No i on też jest sporo tańszy, patrząc na złotówkowe ceny, na przykład od tego Bredala, z którego korzystałem wcześniej, ale może kiedyś wymiana nastąpi. Spoko przyczepa Joskin Vago Loader, tylko że ona ma jedną wadę. Tutaj, mimo że tego nie widać, model uznaje, że jest ta przednia bariera, która nie pozwala tutaj belom uciec z przodu, więc jak ładujemy, to trzeba po prostu z przodu na to uważać. Jeśli chodzi o nowe zakupy, no to jest Massey Ferguson 7715, kurczę, moje oczko w głowie, fantastyczny. On zamienił Ursusa, którego miałem na początkowych odcinkach. Dlaczego? Ano dlatego, że ten Ursus nie działał. Nie dało się tu z tyłu podpiąć maszyn, które wymagają podpięcia osobno wału, osobno no tych przewodów, kabli, tak to nazwijmy. No więc ten Ursus trochę był nieużyteczny. Wziąłem pożyczkę, dokupiłem sobie takiego Masseya i nim głównie wykonuję pracę. Tu się nic nie zmieniło, jest kun, jeśli chodzi o bele i jeżeli chodzi o kosiarkę. Tutaj, do zbierania kamieni, to też kupiłem sobie właśnie takiego lizarda, ale zaraz go wykorzystamy, bo właśnie kamienie do zebrania są. Jeżeli chodzi o pola, bo to warto powiedzieć, jeśli chodzi o te należące do mnie tereny, no to mam, jak widzicie, tą łąkę, którą miałem wcześniej, tam już jest wszystko skoszone, przygotowane do zebrania. Mam tu dwa małe pola, jedynkę, bardzo długie pole tutaj i 83 tu. Teraz tak, jeżeli chodzi o 83, to tam już rośnie pszenica. To jest pole, które jest zaorane, kultywatorowane, wyzbierane kamienie, nawiezione. Więc tu jest wszystko to, co trzeba, ono sobie już rośnie. Te pola za domem są kultywatorowane, ale nie są wyzbierane kamienie, więc trzeba to zrobić. Tu jest tylko wapno na tej jedynce. Myślę, że na tych mimo wszystko będzie trawa. Tutaj będzie chyba owies. Tak myślę, bo patrząc na to, na tą porę zasiewu, to będę mógł to w marcu zasiać. Teraz już pszenicy ani jęczmienia nie zasieję, więc tam będzie owies. No ale jest to też ostatni miesiąc siewu na trawę, więc trzeba to
dzisiaj, tego dnia zrobić, bo ja tu mam pory roku jednodniowe. Aha, jeszcze z dodatkowych rzeczy to dostawiłem tutaj właśnie płytę na obornik. Trochę jest ona daleko, ale nie udało mi się jej ustawić wcześniej, bliżej. Próbowałem ją przestawić nawet korzystając z tej opcji stawiania blisko innych obiektów. Tutaj cały czas coś kolidowało i wadziło. Nie dało się tego postawić. Gdzieś tutaj ją chciałem mieć. Tak w tej bliższej części. No nie udało się, ale zbiera się już obornik, więc już tego przestawiać nie będziemy. Dobra. To takie w skrócie i na szybko oprowadzenie po tym gospodarstwie, ale to co najważniejsze tutaj wam już pokazałem. Ja oczywiście cały czas gram na moim Logitechu G920, to dla tych, którzy być może są zainteresowani, a nie wiedzą. Polskie gospodarstwo, na którym właśnie będziemy się skupiali, tak jak już powiedziałem dzisiaj, na krówkach. I to będzie dla mnie zasadniczo najważniejsze. Pozostałe zwierzęta gdzieś tam może kiedy indziej na innych gospodarstwach się znajdą. Tutaj nic innego. Oj, trochę zahaczyłem. Patrzcie, ciągnę ze sobą, no. Będę musiał potem Ursusem tamto przestawić, albo zrobimy tak, że trochę oszukamy system. To znaczy tam zaraz oszukamy, no. Po prostu trzeba to przesunąć z powrotem. O! I elegancko, nie będzie już przeszkadzało. No więc teraz tak, wyłączymy sobie światła, bo absolutnie nie są mi potrzebne. Tu już oczywiście mi to zaczyna zarastać, no bo chociaż ja to dopiero co zrobiłem, to oczywiście tutaj minął już miesiąc według gry. Tam jak widzicie na tym polu z tyłu, to długie pole to jest właśnie ta jedynka, o którym opowiadałem, że tam jest wapno. No i cóż, trzeba teraz pojeździć i tą przystawką z przodu po prostu pozbierać te kamienie. Oczywiście są w 22 przyczepy, które sprzęty, które nam ułatwiają takie zbieranie i mogą jeździć z tyłu za naszym ciągnikiem jakby. Natomiast no są strasznie drogie i mnie po prostu zwyczajnie na te sprzęty tutaj na tym gospodarstwie nie stać. Jak widzicie, mam tutaj 91 tysięcy. To nie jest dużo, patrząc na to, że to są złotówki oczywiście, bo to trzeba brać pod uwagę, oceniając ilość monetek na koncie. Także tak to sobie wygląda. No i słuchajcie, to życie na tym gospodarstwie się toczy. Ja gram na live'ach. No tak się staram raz w tygodniu odpalić tego farminga i się przy nim pobawić, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Jeżeli macie ochotę na bieżąco uczestniczyć w rozwoju tego gospodarstwa, może coś podpowiedzieć, to dużo łatwiej jest to w tej chwili na pewno zrobić na live'ie niż tutaj, no bo po prostu na YouTubie, jak widzicie, tych odcinków zbyt wielu nie ma, ale będę się starał was update'ować, informować o tym, co się zmieniło, co dorobiłem, jakieś prace tu również razem z wami na YouTubie będę wykonywał raz na jakiś czas, więc nic się nie martwcie, jeżeli tylko oglądacie YouTube'a i nie zaglądacie na live'y, to gdzieś tam was nie pozostawię samym sobie. Jestem na etapie oceniania, jak to się tam wszystko sprawdza, jak to się ogląda. Ten poprzedni materiał, no tak się nie najlepiej obejrzał, w sensie nie najlepszą liczbę wyświetleń ma, ale wiem, że są wśród widzów takie osoby, które są i farmingiem zainteresowane, i rozwojem tego kanału jakimś, więc no nie martwcie się, nie zapominam o was tak dokumentnie. Ale gdybyście chcieli wpaść na live'y, to jestem na Twitchu w każdy wtorek, czwartek i niedzielę, gdzieś tam od 19 do 22. Dzisiaj z mojej perspektywy również jest czwartek, więc będę dzisiaj na live'ie. No ale oczywiście wy, zanim obejrzycie ten materiał, to będzie pewnie początek kolejnego tygodnia, bo zanim mi się go uda zmontować i opublikować na YouTubie, no to chwilę mi to zajmie. Jakby każda czynność związana z tym filmem musi zostać wykonana. Trzeba go zmontować, trzeba go opublikować.
zmontować, wyrenderować, opublikować, zrobić do tego jakąś przyciągającą uwagę miniaturkę. No wszystkie te czynności muszę wykonać, zanim wy docelowo będziecie mogli ten film zobaczyć, no więc chwilę tego jest. Teraz tak, pola na tym gospodarstwie i w ogóle w tej serii są niewielkie i tego się chcę trzymać, przynajmniej na razie, póki faktycznie te maszyny mam nieduże, to będę się trzymał tego, że te pola są małe, dzięki temu ja mogę je dość szybko obrobić, stosunkowo szybko, bo oczywiście no troszkę to trwa, ale nie ma tragedii, więc ja się będę starał robić nieduże pola, dzięki temu jakby więcej mogę wam czynności w takim jednym materiale czy jednym live'ie pokazać. Dobra, ja słuchajcie, zbieram te kamienie na tych dwóch polach i widzimy się za moment. Przejdziemy do kolejnej roboty, która tutaj na dzisiaj, na listopad w zasadzie jest zaplanowana, bo troszeczkę tego jest, także do zobaczenia. Dobra, kamienie wyzbierane, moi drodzy. Oczywiście, gdyby tak się to łatwo w życiu robiło, to pewnie na polach byłoby mniej kamieni, bo ta przystawka pewnie by te kamienie tutaj przepuściła przecież. Za szerokie są te przestrzenie między nimi. No ale cóż, jest tak wymyślone w tej grze. Czemu by z tego nie korzystać? Ja mam już tych kamieni tutaj całkiem sporo. Oczywiście one zostaną stąd wywiezione, bo nie będą tu leżały cały czas, ale pomyślałem, że lepiej jeden transport gdzieś tam jakąś przyczepą zrobić, niż co chwila z tymi kamieniami jeździć do tak odległego miejsca. No dobrze, teraz tak, tutaj będziemy siali trawę i to trzeba, tak jak mówiłem, zrobić w dość dobrym tempie, więc nie będziemy się tu za bardzo rozdrabniać. Mam dwa siewniki. Oba są pełne, ten kupiłem pod Ursusa, ale nie będę z niego korzystał za bardzo. Oba są tej samej szerokości, dzisiaj skorzystamy z tego, bo chciałbym tą Isarię po prostu sprzedać, pozbyć się jej. A jak się chce jej pozbyć, no to wiadomo, lepiej żeby ona była pusta, po co mam komuś oddawać, sprzedawać sprzęt, który jest już załadowany ziarnami, nie? To jest zupełnie bez sensu, więc najpierw sobie skorzystamy z tej Isarii. Dobra, to odstawię tu, żeby nie przeszkadzało za mocno. Dobra. Możemy to łatwo odpiąć? Możemy. Elegancko. Także 8.24, a ja już się zabieram za siew tej trawy. To jest super wiadomość, bo bałem się, że mi to bardzo długo wszystko będzie schodziło. No oczywiście ten ciągnik z tym siewnikiem no będzie wyglądał trochę śmiesznie. Hop. Dobra, czy coś tu jeszcze jest do podpięcia? Nie. Dobra, czyli rozumiem, że mogę go podnieść bez problemu. Tu jest jeszcze 57%, jak widzicie, więc tak. Ustawimy sobie to, bo chcemy wybrać inną, co innego, czyli trawę. Teraz trawa wygląda tak. Tak jest. O, zresztą jest napisane, że to trawa. Wyłączymy już te podpowiedzi, bo one nie będą mi tu potrzebne. No i cóż, będę jechał tak długo, aż skończę, aż to zrobię, no tak zwyczajnie, tak do tego trzeba podejść. Wiem, że możemy tu
zaznaczać. Czy aby na pewno możemy. Ta... Aha, zaznacz ścieżki. O, ok. Opuszczamy, włączamy. No i elegancko. I słuchajcie, śmigamy dalej. Będę oczywiście te ścieżki musiał sobie tam dalej zaznaczać, ale to mi pokaże, gdzie ja dokładnie powinienem jechać, żeby robić kolejny pas tej ścieżki. Czyli teraz, aha, zaznaczanie ścieżki spod Z. Czyli ja muszę to przerzucić na drugą stronę, zawrócić sobie tutaj. Czy to mi pokazuje dokładnie środek, czy brzeg? Dobra, tam. Olejemy to pokazywanie, przecież dam sobie radę z siewnikiem, bez przesady. Podłączony on już jest, więc będzie mi tu elegancko siał dalej. Trochę może w lewo, żeby tutaj równo posiać tą trawkę. Żeby tu żadne paski nie zostały. No i słuchajcie, no kolejne zajęcie na moim gospodarstwie do wykonania. Nie będę was tutaj zanudzał. Zobaczymy się po prostu po wykonaniu kolejnego zadania, jakim jest obsianie trawą tych dwóch małych pól. Dobrze, moi drodzy, zadanie wykonane, chociaż trochę mi sprawiło trudności, ale takich nie za dużych. Ten cień tego drzewa, które tutaj jest, o tego, po prostu jest przeogromny. Zapaliłem sobie światło w pewnym momencie, żeby tutaj dokładniej to zrobić. No i cóż, mamy już teraz trawkę zasianą tutaj wszędzie. O, jakieś kamyczki tu zostały, niechcące zupełnie. Wszystko jest tutaj gotowe, już sobie sarenki biegają i ogarniają. Pewnie zjadają chwasty. Znaczy mam nadzieję, że nie moją trawkę. Nie, no jeszcze nie wyrosła. A tu jeszcze kolejne zadanie, ale już nie na dzisiaj, bo jak patrzę na timer, to już jest spoko. Stoi mój John Deere 7710. To w zasadzie on zastąpił Ursusa, dopiero kolejnym wyborem był Massey, którego wam już pokazywałem. I ten John Deere tu już, jak widzicie, czeka na bardzo konkretną robotę. Musi też ją zrobić dzisiaj. Ale najpierw, zanim ona zostanie zrobiona dzisiaj, czyli w listopadzie, zanim ona zostanie zrobiona, to trzeba właśnie te wszystkie bele, których nie mogę podnieść ręcznie, zwieść z tego pola. Jak widzicie, tu już trawa znowu wyrosła, pewnie można by ją, gotowa do zbioru, znowu można by ją było kosić. My już jej tutaj kosić nie będziemy, ale te bele jeszcze trzeba stąd zwieść, owinąć, zaorać to wszystko i posiać na szybko, żeby zdążyć jeszcze tego dnia wyrobić się z obsianiem tego pola, bo tak jak mówiłem, to jest ostatni miesiąc na obsianie, a tutaj nawiezienie jest małe, pole jest nie zaorane, z tego co pamiętam, no właśnie, wymaga zaorania, no wiadomo, no nie jest idealnie przygotowane, więc fajnie by było je przygotować tak dobrze, żeby tutaj zbiory były pełne. No i tak się toczy życie na moim gospodarstwie. Oczywiście mam też bizona, ale to pewnie widzieliście. Bizon oczywiście jest, jest ten John Deere wspomniany, jest Ursusik i jest Massey. No i tak w tej chwili wygląda sobie to polskie gospodarstwo. Bardzo dobrze się tu bawię, bardzo miło mi się tutaj pracuje, jeździ, wykonuje te wszystkie czynności. Mam nadzieję, że wam się to będzie dobrze oglądało, że wam ta seria generalnie przypada do gustu i że znajdzie się no, te kilka
dziesiąt, kilkaset osób, które będą te materiały oglądały, bo chciałbym tutaj wracać, zaglądać, dokładać kolejnych modyfikacji, troszeczkę no, ustawiać to wszystko na tym gospodarstwie, tak żeby to faktycznie było wygodnie zrobione. Na przykład ta wiata tutaj świetna do tego, żeby karmić krowy, będzie blisko, wyjeżdżam tylko wozem, który tam w środku jest zaparkowany. Mieszam tutaj paszę na TMR, to możecie zobaczyć w pierwszym odcinku z tej serii, znaczy w poprzednim odcinku i wiozę wieść, wiozę im jedzenie, wiozę je karmić, więc generalnie myślę, że tak to wszystko powinno być zorganizowane, żeby nam się tutaj pracowało jak najlepiej. Wiem, niektórzy piszą w komentarzach, że to nudne, że na tej serii się nie wybije i tak dalej, że nie będzie zainteresowania. Ja uważam, że spokojnie, jeżeli robimy dobrą robotę, to czy na YouTubie, czy na Twitchu, myślę, że to się kiedyś sprawdzi. Taką mam nadzieję, jak jestem w błędzie, to też kiedyś do tego dojdziemy. Ale ja na tym kanale gram dla przyjemności, prowadzę wszystko i mój kanał na YouTubie i Twitcha w takim celu, by pokazywać wam to, co mi sprawia przyjemność. Jeżeli wam też to będzie sprawiało przyjemność, to super. Jeżeli nie, no to cóż, trudno. Jest wiele kanałów na YouTubie i na Twitchu, które możecie oglądać. Ja mam taką teorię, taką filozofię. Gram w to, co lubię i tego zmieniać nie zamierzam. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym materiale z farminga. Zapraszam was jeszcze raz na live'y. Wtorek, czwartek i niedziela po godzinie 19, 19.30 do 22.00 sobie siedzimy, gadamy o różnych rzeczach, też o grach. No i bawimy się, mam nadzieję, zacnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Miłego dnia oczywiście jak zwykle. No i cóż, do następnego razu. Cześć.